Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na dzisiejszym webinarium dotyczącym wolontariatu sportowego. Poprowadzi je dla Państwa pani Magda Piepiórka. Wolontariat sportowy to webinarium organizowane jest w ramach programu Kto na ochotnika wolontariat w szkole. A cały program jest realizowany w partnerstwie Centrum Edukacji Obywatelskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Ja życzę Państwu udanego spotkania. Jestem przekonana, że pani Magda zainteresuje Państwa tematyką tegoż rodzaju wolontariatu, podzieli się swoim doświadczeniem, które jest bardzo szerokie, zarówno jako koordynatorka wolontariatu sportowego, ale też jako wolontariuszka. Więc będzie miała taki ogląd tak naprawdę na wszystkie szczeble swojej wolontariackiej kariery. Miłego popołudnia dla Państwa, miłego webinarium. Przekazuję już głos pani Magdzie. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o wolontariacie sportowym, czyli o czymś, co właściwie no, od paru lat jest moim życiem i pracą i pasją. Tak jak już wspomniano, ja mam na imię Magda. Wolontariatem właściwie zajmuję się od 7 lat, powiedzmy, nawet w sumie dłużej, bo miałam też różne przygody z wolontariatem, bardzo różnorakim. Zaczynałam właściwie jak większość uczniów, czyli od wyrabiania punktów do szkoły. I to był wolontariat w schronisku dla zwierząt. Potem ta ścieżka gdzieś tam poszła w stronę różnych eventów i skończyła się właśnie na eventach sportowych, co realizuję od kilku lat. Byłam wolontariuszem, potem byłam liderem wolontariatu. To jest taka osoba, która zajmuje się grupą wolontariuszy. A następnie przeszłam jak gdyby w rolę koordynatora wolontariatu. No i co mogę powiedzieć, no to właściwie ten wolontariat stał się moim życiem, pasją, no i też powodem nieprzespanych czasem nocy, bo jest to praca wymagająca dla mnie, ale którą naprawdę kocham. I tutaj chciałabym powiedzieć też dosłownie trzy słowa o organizacji, w której jak gdyby działam. Jest to Fundacja Miasta Sportu. Zajmujemy się wolontariatem podczas imprez sportowych, na przykład takich jak Ironman w Gdyni lub w Warszawie, też wyścigami rowerowymi, różnego rodzaju biegami. Można do nas dołączyć, więc zapraszam i mam nadzieję, że trochę opowiem szerzej i będzie to bardziej zrozumiałe, co robimy. Więc moje pierwsze pytanie do Was, żeby trochę rozruszać. Czy braliście udział w jakimś wolontariacie? Nie musi być to sportowy, może być jakikolwiek. I czy możecie mi napisać, jakie to były wolontariaty, to bo chętnie się dowiem, co tam ciekawego było. O, widzę WOŚP, widzę hospicjum, widzę, że mam też osoby, które nie brały udziału, to też fajnie. Jeszcze piszecie. O, widzę, mamy znajomych też. O, Igrzyska Paralimpijskie, Mistrzostwa Świata. O, widzę też, że tutaj jest wolontariat w szkole podstawowej, bardzo fajnie. Jeszcze widzę, że ktoś coś pisze. Szkolny wolontariat. Też szkolny, dobrze, to ja już tak trochę przejdę dalej, żeby już tutaj tego, ale jakby śledzę czat. Prawdopodobnie już wiecie, jak gdyby z czym ten wolontariat się je, że jest to nieodpłatna, dobrowolna praca. Bywa bardzo różna, tak jak tutaj sobie powiedzieliśmy, tak? Jest WOŚP, jest wolontariat szkolny, hospicjum, schroniska, zbiórki, jakieś tutaj eventy też widziałam. I właściwie no, mamy duże pole do popisu, w co chcemy się zaangażować. My dzisiaj rozmawiamy o wolontariacie sportowym, czyli takim, który towarzyszy różnym zawodom sportowym, bardzo różnym eventom sportowym. I to jest właściwie bardzo ciekawa okazja, żeby zobaczyć, jak to działa. Tą imprezę właściwie od środka widzimy dzięki temu, że jesteśmy wolontariuszami. I ja bardzo nie lubię rozmawiać o wolontariacie w takich teoretyczny sposób, bo dla mnie jak gdyby to, co się dzieje na wolontariacie, to jest właściwie ta najważniejsza magia. I chciałabym pokazać kilka zdjęć,
Tutaj właśnie mamy zdjęcie z jednej z imprez. Jak widzicie, możemy mieć tutaj bardzo różne osoby. Jest na pewno dużo uśmiechu, dużo zabawy. Naprawdę dzieje się tam, tak? Jakby emocje są ogromne. No i też to, co my zyskujemy na wolontariacie sportowym, to są genialne wspomnienia, które towarzyszą nam przez kolejne lata. I teraz chciałabym poprosić o filmik, jeżeli możemy. I możemy powrócić do prezentacji już, myślę. O, super. To tak tylko powiem, że to jest właśnie jedna z imprez, którą robimy. Mogliśmy zobaczyć tam trochę moich wolontariuszy. I też, co ciekawe, ten film powstał dzięki wolontariuszom, bo to właśnie oni robili to. No i właśnie, jakby jeżeli zaczyna nam się to podobać i trochę nas zainteresował ten wolontariat sportowy, na pewno zadajemy sobie pytanie, no jakby, gdzie szukać takich ofert. No, nie powiedziałabym, że jest to super łatwe, po prostu mamy taką ideę, że chcemy coś zrobić, a nie do końca wiemy, gdzie to znaleźć. Więc mamy kilka sposobów. Po pierwsze, taki najprostszy sposób, jaki możemy sobie znaleźć, to jest wyszukiwarka Google. Wpisać sobie słowo wolontariat, a do tego nazwę miasta. Jak gdyby, prawdopodobnie większość z Was jest tutaj z Warszawy, ale jeżeli ktoś jest z jakiegoś innego miasta, to na przykład wolontariat Poznań, wolontariat Gdańsk, to pokaże nam trochę wyników i pokieruje nas, gdzie tutaj można zobaczyć. Druga rzecz to są kalendarze imprez. Wiele miast ma takie swoje strony, gdzie zamieszcza różne informacje dotyczące eventów, które będą. Można wejść na taką stronę, zobaczyć, co tam jest ciekawego i zorientować się, czy mamy właściwie gdzie wziąć udział. No i trzecia opcja to są różne strony www, strony fundacji, które już jak gdyby znamy, albo strony, które zbierają różne oferty. No i teraz pokażę taką stronę przykładową z
ofertami różnych imprez, które można znaleźć. Mam się slajd ładuje, niestety jeszcze go nie pokazało, to zacznę już mówić. Jak gdyby szukając takiej oferty, możemy sobie wejść na jakąś stronę. W moim przypadku zwykle jak szukam jakichś ciekawych wydarzeń, to jest trójmiasto.pl, ponieważ jestem z Gdyni i tam właśnie zbiera. I tutaj mamy właśnie takiego screena ze strony. Wiadomo, teraz jakby w dobie koronawirusa to wygląda zupełnie inaczej i tych imprez nie ma. Ale zwykle możemy sobie znaleźć kilka imprez, które się dzieją i przefiltrować. Tak? Tutaj po lewej stronie mamy na przykład koncerty, spektakle i sport i rekreacja. I na przykład zainteresuje nas triathlon Kartuzy MTB, przykładowa impreza. Możemy wtedy znaleźć taką stronę w internecie ich i napisać do organizatora, że witajcie, jesteśmy z takiej szkoły lub jesteśmy takim wolontariuszem i chcielibyśmy wziąć udział. Co byśmy mogli zrobić i na pewno organizator nas przekieruje. Kolejna strona, pewnie wszystkim znana, to są Ochotnicy Warszawscy. Ja przyznam się, że sporo z niej korzystam, są fajne treści i też te ogłoszenia są bardzo ciekawe i bardzo różnorodne. Tutaj też znowu mamy screena ze strony. Możemy sobie wybrać, jaki wolontariat nas interesuje, jest sport i powiem, że też nasze oferty się tam czasem znajdują. No i dzielnice, tak? Jak gdyby to też jest fajna rzecz, którą można sobie przefiltrować, żeby nie jechać całego miasta na kilka godzin na wolontariat, możemy znaleźć coś blisko nas. Tam jeszcze niżej była możliwość filtrowania po wieku, co też może być ciekawe. No i taką kolejną rzeczą, gdzie możemy się skierować, żeby znaleźć jakąś ciekawą ofertę wolontariatu, no to jest Facebook, tak? Podejrzewam, że większość z Was go używa, pewnie bardziej prywatnie niż służbowo, więc po wpisaniu właśnie wolontariat w wyszukiwarkę Facebooka wyskoczą nam na przykład grupy. Być może wyskoczą nam też konkretne wydarzenia, tak na przykład moja fundacja robi takie coś, że tworzymy zawsze wydarzenie dotyczące imprezy na Facebooku i jest tam słowo wolontariat zawarte, więc jak wpiszemy wolontariat, no to wyskoczy nam to też, tak? Na przykład Pierwsza z Brzegu grupa wolontariat, ona jest dosyć prężna też, ma kilka tysięcy członków, ale też możemy znowu zrobić to samo, co w wyszukiwarce, czyli wpisać sobie słowo wolontariat plus dane miasto lub tak jak na przykład tutaj jest Trójmiasto. Idziemy dalej i znowu wracamy do ochotników, którzy też mają swoją grupę. Jest to wolontariat w Warszawie, tam też są oferty, możemy znaleźć i jakby bardzo polecam. I jakby ktoś chciał tutaj sobie od razu dołączyć, to jest QR kod i można go zeskanować telefonem. Albo też wpisać na Facebooku tak nazwę i na pewno Wam to wyskoczy. I idziemy dalej. No i właśnie, jakby kryteria. Czy wolontariat trzeba spełnić jakieś kryteria? No to ja zawsze mówię, że po pierwsze trzeba chcieć. Jak gdyby to jest najważniejsza rzecz w wolontariacie, czyli uważamy, że jakby chcemy wziąć w czymś udział, róbmy to. Kolejne kryteria to są takie kryteria, które no jak gdyby pomagają nam. Wiek. Dużo wolontariatów jest czasami od jakiegoś konkretnego wieku, ale na przykład są takie wolontariaty, gdzie uczeń szkoły podstawowej spokojnie może wziąć udział i znajdzie sobie to zajęcie. Uśmiech. Uśmiech na wolontariacie jest ważny, zawsze pomaga i jest to coś, co się przydaje. Odrobina odwagi, no odrobina odwagi wyspróbować czegoś nowego. Wolontariat pozwala nam robić trochę rzeczy takie niecodzienne, których normalnie byśmy nigdy nie mogli spróbować. No i być otwartym, jak gdyby pracujemy w grupie, bardzo różne osoby mamy w tej grupie i wszystko może się zdarzyć na takiej imprezie. Dla kogo jest wolontariat sportowy? Tak jak już mówiłam trochę przy kryteriach, że wystarczy chcieć, to ja uważam, że wolontariat sportowy jest dla każdego. I zamierzam to udowodnić dwoma zdjęciami. Po pierwsze mamy zdjęcie z ostatniej imprezy, którą robiłam w zeszłym roku. To jest impreza znowu Ironman. I mamy dzieciaki. Dzieciaki mają, myślę, kilka lat, że tak powiem.
Przyjechały razem z rodzicami, przyjechały razem z nauczycielami, biorą udział na punkcie odżywczym, tam się podaje na przykład gąbki, co robią właśnie dzieciaki ze zdjęcia. Fajnie ich to angażuje, mają super zabawę z tego, co mogą robić i czują się potrzebne i można coś porobić. Taki punkt odżywczy ma kilka różnych stref, jest też podawanie owoców, jest podawanie kubeczków, więc te zadania mogą być bardzo różne na tym punkcie, ale myślę, że właśnie każdy może coś znaleźć dla siebie i się dołączyć, tak? Jeżeli takie dzieciaki mogą, no to myślę, że my też możemy. I kolejne zdjęcie. Tutaj mamy moją jedną ze sławnych wolontariuszek, panią Adę. Pani Ada, mówiąc skromnie, jest przecudowna. Pani Ada, myślę, że za parę lat już będzie przychodzić na emeryturę, chociaż myślę, że jest taką osobą, która będzie czynna jakby zawodowo praktycznie do końca. Pani Ada bierze udział w bardzo wielu wolontariatach, jest świetna, świetnie dogaduje się też z młodszymi wolontariuszami, ma z nimi fajny kontakt. Jak gdyby z panią Adą możemy pogadać o wszystkim, czy to jest sytuacja polityczna, czy to jest, nie wiem, wycieczka jakaś za granicę, czy na przykład najfajniejsze sploty warkoczy. Więc jakby pani Ada i tutaj dzieciaki pokazują, że właściwie no, wolontariat jest dla wszystkich, można dołączyć i nie ma żadnego problemu. No i teraz jakby kilka słów o tym, co można robić na takim wolontariacie. Zadań jest bardzo wiele. I są one bardzo różne. My też jakby jako koordynatorzy staramy się dopasować je do uczestników. Wiadomo, jak gdyby inne zadania powierzymy 10-latkowi, a inne na przykład 20-parolatkowi. Też na przykład języki pomagają. Wiem, że dużo młodzieży uczy się teraz różnych języków, czy to hiszpańskiego, czy to niemieckiego, to też jest zawsze jakiś dodatkowy atut i też mogą to wykorzystać, tak? Jakby to jest bardzo praktyczne użycie tego, co się nauczyły. I zadania są bardzo różne, od takich zadań grupowych, gdzie można coś porobić w grupie, są też takie zadania, które można robić samemu lub w parze, więc jest tego trochę do wyboru. Ja przygotowałam kilka stref, tak żeby o nich opowiedzieć, to faktem nie są wszystkie strefy, więc zaczniemy sobie od biura zawodów. Biuro zawodów to jest takie miejsce, w którym spotykamy się po raz pierwszy z zawodnikiem sportowym, tak? Taki zawodnik przychodzi do biura zawodów odebrać pakiet. I takie pakiety to są na przykład właśnie tutaj na górze w kopertach, ale też na przykład worki z gadżetami. Żeby taki worek dostać lub taką kopertę z numerem startowym, ktoś musi to spakować, zwykle są to wolontariusze. Przy pakowaniu pakietów jest dość dużo zabawy i jakby śmiejemy się, śpiewamy też piosenki i jemy pizzę w przerwie, więc jest to całkiem fajna opcja, żeby to spróbować i to zwykle dzieje się w tygodniu, tak? Jak gdyby tutaj słyszałam też takie głosy, że jest czasem ciężko wygospodarować czas w weekend. Pakowanie pakietów zwykle odbywa się na przykład u nas powiedzmy w środę, w czwartek, w godzinach popołudniowych, więc można przyjść na parę godzin, coś pomóc, zostać wolontariuszem. I też fajna rzecz jest taka, że w biurze zawodów też uczymy się obsługi klienta. Jakkolwiek to brzmi tak górnolotnie, ale jednak musimy go obsłużyć, tak? Przychodzi do nas osoba, której musimy wydać pakiet, powiedzieć co i jak, pokierować i gdyby no, zakończyć to w miły sposób, więc to jest fajna nauka, która potem procentuje też. Kolejna strefa to jest start, czyli tam, gdzie zawodnicy zbierają się i startują, jak sama nazwa wskazuje. Trzeba przygotować go, trzeba wstać wcześniej rano zwykle, żeby pomóc. Jest to jedno z bardziej magicznych miejsc na imprezie, ponieważ zobaczenie na przykład właśnie tutaj startu z plaży, gdzie zawodnicy wbiegają do morza przy wschodzącym słońcu, no jest po prostu niesamowite. Każdemu polecam zobaczyć chociaż nawet jako widz. Zadania znowu są bardzo różne i myślę, że tam też każdy może znaleźć trochę zadanie dla siebie, tak? Nie każdy musi być jakby wyrzucony na środek i jakby bardzo się tam udzielać. Są też zadania takie prostsze po prostu. Kolejna strefa to z kolei strefa mety.
W strefie mety też jest bardzo ciekawie. W strefie mety witamy zawodników, którzy ukończyli zawody. Często przekraczając taką strefę mety, no to jest moment, w którym oni spełniają swoje marzenia. Przekracza tą metę i otrzymuje medal, na który musiał pracować bardzo długo przez cały rok i trenować. Tutaj na dole też jest takie zdjęcie z panią i wolontariuszami. Jest tam też Karol, który jest chyba obecny na webinarium. I to jest moment, w którym ostatnia zawodniczka przekracza metę. Na nią właśnie też czekamy i chcemy ją powitać bardzo głośno, bardzo tak samo jak właściwie pierwszego zawodnika, który przekracza zwykle metę przy pełnych trybunach i o gorącym aplauzie publiczności, to takie same przeżycie chcielibyśmy zapewnić ostatniemu zawodnikowi, na którego czekamy i przekraczamy jako wolontariusze metę razem z nim, żeby mógł poczuć te same emocje, co wszyscy i po prostu jest jakby częścią. To są często łzy wzruszenia i łzy radości i naprawdę polecam też. Kolejna strefa zmian, to jest właściwie strefa, która jest przy triatlonie, czyli zawodnicy najpierw biegają do wody, płyną odpowiednią ilość kilometrów, następnie muszą wyjść z tej wody i się przebrać. I wtedy zaczynają konkurencję rowerową, czyli biorą rowery, jadą. I następnie z roweru znowu wracają do strefy zmian, żeby przebrać się w suche ubrania też i zrzucić ten rower i biec dalej. Tam też pomagamy tym zawodnikom w znalezieniu rzeczy, w segregacji worków, które wyrzucają, tutaj widać na zdjęciu, ponieważ w takiej strefie zmian liczy się czas. I gdyby zawodnik przez całe zawody może w niej spędzić maksymalnie 10 minut, co nie jest dość dużo, jeżeli trzeba się przebrać z pianki, która jest mokra, w suche ubrania, a następnie lecieć na rower i znowu z roweru na bieg i ubrać na przykład buty biegowe. I kolejna też strefa to jest depozyt. W depozycie odkładamy nasze rzeczy, w sensie zawodnicy odkładają swoje rzeczy i trzeba je przypilnować, trzeba je posegregować, a następnie wydać. Znowu mamy obsługę zawodnika, czyli znowu jakąś naukę i to też jest ciekawa strefa generalnie, bo zawodnicy przychodzą tam zaraz po tym, jak ukończą daną konkurencję, więc myślę, że to też może być ciekawe. I następnie mamy jedną z moich też ulubionych stref, to są punkty odświeżania. Punktów odświeżania jest zwykle sporo podczas takich większych i dłuższych imprez. I to jest miejsce, gdzie podajemy zawodnikom bidony z piciem, podajemy im kubeczki z wodą, podajemy im gąbki, tak jak widzieliśmy na tym slajdzie z dziećmi. Bardzo ciekawa strefa, bardzo dużo się dzieje, jest dużo zamieszania, a dużo też radości, bo ten zawodnik na przykład biegnący lub jadący na rowerze przybije nam piątkę albo krzyknie dziękuję i jakby czujemy, że jesteśmy tam potrzebni, ponieważ oni bez tego łyku wody czy tej gąbki no po prostu nie byliby w stanie zrobić całej tej trasy, która ich czeka. I teraz opowiem troszeczkę o tym, jak wygląda taki dzień wolontariusza i łyknę sobie herbaty. Otóż, zaczynamy oczywiście od pobudki. Zwykle jest ona dosyć rano. I trochę pisałam pod kątem właśnie takiego spotkania z nauczycielem i wzięcia udziału jako szkoła, więc docieramy na miejsce zbiórki i transportujemy się w stronę imprezy. Tam następuje też spotkanie z nauczycielem i koordynatorem wolontariatu, na przykład ze mną. Następnie, gdyby załatwiamy sprawę porozumień wolontariackich, koszulek czy jakiegoś wyżywienia i tak dalej, i idziemy w teren. Idziemy na miejsce, do którego jesteśmy przydzieleni, czy to jest meta, czy start, czy punkt odświeżania, i tam na miejscu mamy koordynatora strefy, czyli taką osobę, która będzie nam mówiła, co mamy robić, nas też trochę podzieli, w sensie podzieli nas na zadania, które trzeba wykonać, opowie nam troszeczkę o tym, co się będzie działo w tej strefie, żeby nas przygotować do tego, co będziemy robić. I następnie następuje przygotowanie strefy, czyli wszelkie jakieś
układanie rzeczy, przygotowywanie, nie wiem, barierek, czy wpuszczanie już zawodników, żeby się przygotować do tej pracy, tak, która nas czeka w ciągu dnia. No i następuje godzina zero, czyli godzina eventu, kiedy on startuje i już właściwie nie ma czasu na przygotowania, jest czas na pracę. Ja przyznam się, że bardzo lubię tą godzinę zero, bo to jest czas, w którym właściwie to, co zaplanowałam i to, nad czym pracowałam kilka miesięcy z wolontariuszami i różnymi osobami, które zbierają wolontariuszy, właśnie procentuje. Tak? I gdyby wszyscy wychodzą w teren, u mnie następuje cisza po ogromnym rozgardiaszu z rana i właściwie dzieje się, tak? Dzieje się ta magia, dzieje się ta praca wolontariacka. No i następnie, jeżeli już jesteśmy po pracy, to następuje ten posiłek wolontariacki i udajemy się na odpoczynek. I teraz jakby widzimy, że jest trochę pracy, ale są też ogromne korzyści z tego wolontariatu, których może na przykład nie zauważaliśmy jeszcze. I tutaj pomyślałam, że mogłabym wyróżnić trochę dla uczniów, no to przede wszystkim to jest współpraca, tak? Gdyby zostajemy wrzuceni w pewną grupę osób, może być z klasy, a może zupełnie w ogóle grupa będzie mieszana i nie znamy tam nikogo, musimy współpracować, tak? Musimy trochę wymusić taką pracę zupełnie inną niż w murach szkoły, bo w murach szkoły może dzieciaki robią jakieś projekty czy cokolwiek, ale tam, gdyby to jest fizycznie, jesteśmy tam na imprezie, musimy coś robić i to właściwie jest coś nowego totalnie dla nas. Co myślę, że jest bardzo takie uczące i budujące. Umiejętności, tak? Umiejętności jakby wiadomo, że zawsze rozwijamy i to jest coś cennego. Ja zawsze mówię, że wolontariat to jest pierwsze doświadczenie zawodowe. U mnie to na pewno było to pierwsze doświadczenie, jako że już pracuję tutaj jako ten koordynator wolontariatu, no to już to nie jest nawet pierwsze, tylko to już jest któreś kolejne doświadczenie. Uczymy się też zarządzania czasem, tak? Musimy wstać, musimy zaplanować tą pracę sobie, musimy zaplanować sobie czasami przerwę i uczymy się empatii, bo zawodnicy są różni. Mamy wielu zawodników niepełnosprawnych i to jest niesamowite, jak oni przekraczają w ogóle swoje możliwości i kończą te zawody. No i taki rozwój, następuje właściwie rozwój naszej osoby. Mamy więcej odwagi, bo na tym wolontariacie musimy na przykład czasami się odezwać, musimy zapytać o coś, bo po prostu tego nie wiemy i jak gdyby podejść do tego koordynatora strefy i zapytać, proszę pani, bo ja nie wiem, a tutaj jest takie pytanie. Łamiemy te stereotypy, tak? Bardzo różne są stereotypy, które krążą i ta praca z człowiekiem i z drugim człowiekiem właściwie, tak? To jest coś, co nam pomaga. Samodzielność, kolejna rzecz, której się uczymy. Jakby dużo dzieciaków też przychodzi, właściwie nie dzieciaków, a młodzieży, przychodzi sama, to są już takie 16-latki, 17-latki, muszą sobie też trochę poradzić w tej codzienności eventowej. Czasami zarządzanie grupą. Zarządzanie grupą jest bardzo przydatne. Czasami mamy takie osoby bardzo młode, które zbierają duże grupy innych wolontariuszy i tymi wolontariuszami zarządzają. Taką osobę nazywamy liderem grupy. I ona jest często w bardzo takim bliskim kontakcie ze mną, ustalamy bardzo dużo spraw, ta grupa też jest razem, tak, na takim punkcie, więc takim liderem grupy może być na przykład nauczyciel, a może nauczyciela wesprzeć jakiś uczeń, który będzie chciał się trochę wykazać i ma takie zdolności trochę już do zarządzania tą grupą, no i rozwiązywanie problemów, tak, jak gdyby event właściwie powoduje, że staje się wszystko, co się może stać i trzeba sobie poradzić, po prostu, jak gdyby, tak jak w życiu pojawia się problem, szukamy rozwiązania. I kolejna rzecz, która prawdopodobnie kieruje większością wolontariuszy, czyli te punkty do szkoły. W wielu szkołach jest bardzo duża rywalizacja i punkty się liczą i ten wolontariat jest taką przepustką czasami do lepszej szkoły i uważam, że jest to warto robić, w sensie warto walczyć czasami o te punkty, warto też przyjść dla wolontariatu, może niekoniecznie dla tych samych punktów, a dla poznania czegoś nowego. I chciałabym powiedzieć, że właśnie na wolontariacie czekają nas różne zadania. To nie jest tak, że każdy będzie musiał
przekroczyć swoje jakieś granice niesamowicie, bo też każdy jest inny, ale na przykład na przykładzie tego zdjęcia po lewej stronie mamy osoby, które podają wodę, a po prawej mamy osoby, które tą wodę nalewają, rozkładają kubeczki. Prawdopodobnie takie rozkładanie kubeczków jest przyjemniejszą pracą dla cichego ucznia, a takie podawanie i tutaj dopingowanie zawodników dla kogoś, kto jest pełen energii i go to rozsadza, po prostu jak gdyby ma chęć pomocy i włączenia się jak najbardziej głośno i aktywnie. I to, co lubię też powtarzać, że na wolontariacie jest zupełnie inaczej niż w szkole. Na wolontariacie nie trzeba być dobrym z matmy, fizyki czy polskiego i często jest tak, że mamy uczniów, którzy, albo właściwie czasami my jesteśmy takim uczniem, który nie radzi sobie w szkole, ma średnie oceny, w ogóle nie interesuje go to, co się tam dzieje, a na wolontariacie będzie mógł użyć takich umiejętności, których normalnie nie ma okazji zaprezentować. I też może znajdzie swoją własną pasję. Jak gdyby, ja się przyznam, że może trochę jestem takim uczniem, a właściwie byłam. Właściwie wybierając profil w liceum, nie wiedziałam, co mam wybrać. Do wyboru miałam trzy. Jeden był matematyczno-fizyczny i on odpadł jakby od razu, bo z fizyką było mi nie po drodze. Drugi to był biologiczno-chemiczny, tam też nie było mi po drodze. I ostatni był humanistyczny i na ten humanistyczny stanęło tak trochę z braku laku i lepszego pomysłu. Aczkolwiek na przykład właśnie biorąc udział w tych wydarzeniach różnego rodzaju, odkryłam, że to jest naprawdę ciekawe, to jest coś fajnego, ja chcę to robić, ja jak gdyby mam do tego pewne predyspozycje, może czegoś muszę się nauczyć, ale jednak to było coś, co właściwie mnie tak trochę zmotywowało do tego i jak gdyby ukierunkowania mojej przyszłej kariery, tak? Bo w szkole uczymy się pewnych rzeczy, a pewnych rzeczy się nie uczymy, a zawodów mamy na świecie po prostu miliony i są one bardzo różne. No właśnie, trochę o korzyściach dla nauczycieli. Po pierwsze, to jest taka promocja szkoły i o tym właściwie opowiem trochę później, ponieważ mam bardzo ciekawy przykład tego, jak to robi jedna ze szkół, z którymi współpracuję już kilka dobrych lat. Takie osobiste korzyści, tak? Nauka cierpliwości i pokory. Oczywiście z uczniami trzeba mieć tej cierpliwości trochę. Poznawanie swoich granic. Znowu próbujemy czegoś nowego, tak? Zobaczenie czegoś nowego właściwie, tak? Jeżeli nigdy nie byliśmy w środku takiej imprezy, to ona wygląda zupełnie inaczej niż taka impreza oczami zawodnika czy kibica, tak? Bo jako kibic po prostu krzyczymy do swoich znajomych, a tutaj trzeba coś zrobić, trzeba mieć kontakt z bardzo dużą ilością osób. Co jeszcze możemy zrobić, to uważam, że to może być ciekawe narzędzie dla wychowawców, trochę żeby zintegrować grupę, na przykład ze sobą. Praca jak gdyby wspólna, uważam, że jest jednym z fajniejszych czynników do poznawania ludzi i takiego zaciśnienia więzi. Ja się przyznam, że chyba znajomych z wolontariatu to mam ponad 300 i te znajomości, gdyby trwają, my się też spotykamy co roku na różnych imprezach i właściwie cały czas jesteśmy w jakimś tam kontakcie, czy na Facebooku, czy przez Instagrama, czy jakkolwiek. Bo te znajomości są bardzo różne, tak? Mam wolontariuszy, którzy przyjeżdżają do nas z Cieszyna, a przyjeżdżają do Gdyni, więc jest to spory kawałek. Mam Katowice, mam Wrocław, mam Warszawę, więc jak gdyby jesteśmy trochę rozsiani po całej Polsce, ale uważam, że właśnie fajnie, bo mam te znajomości i fajnie jest ze sobą pogadać, czymś się wymienić, trochę sobie opowiedzieć, jak tam życie i tak dalej. A wzmocnienie więzi z grupą oczywiście dla nauczycieli, tak? Trochę pokażemy to, co piszę w ostatnim punkcie, takiej ludzkiej twarzy. Już nie jesteśmy tym nauczycielem, gdzie nasi uczniowie myślą, że rano wychodzimy z pokoju nauczycielskiego, a po pracy wchodzimy tam i chyba tam śpimy, żyjemy i wszystko jest tam jak gdyby zamknięte i właściwie nie mamy swojego takiego prawdziwego życia, a możemy właśnie im pokazać, że jesteśmy zaangażowani, że coś tam robimy, możemy też zabrać własną rodzinę na taki wolontariat. Wiadomo, rozwój i zarządzanie grupą, tak? To trochę jest inaczej na tym wolontariacie niż w szkole.
trochę trzeba tych naszych wolontariuszy rozruszać, trochę ich zmotywować, żeby przyszli, zobaczyli. I trochę powiedziałabym, że nawet to jest taki marketing, że gdzieś tam zachęcenie tych uczniów do wzięcia udziału i jakoś to wypromować. Więc teraz opowiem trochę o tej szkole, którą już wspomniałam, że szkoła na wolontariacie to może być coś ciekawego, coś fajnego też jako w ogóle dla szkoły. Więc ja mam taką szkołę z Bojana. Bojano jest według Google dużą wsią. Jest bardzo pięknym miejscem i ma piękne tereny zielone. Jest to szkoła właściwie położona powiedzmy około pół godziny od Gdyni, gdzie dzieją się wszelkie różne imprezy. I to jest dla mnie szkoła, która właściwie od zera zrobiła tam niesamowity wolontariat, zmotywowała tych uczniów do wzięcia udziału, zachęciła też rodziców, którzy się bardzo chętnie włączają. A przy okazji jeszcze tą swoją pasję do tego wolontariatu przelała na inne okoliczne szkoły. One widząc, że tutaj jest taka szkoła i oni robią coś fajnego, to niektórzy nauczyciele zapytali się tej osoby, która koordynuje to, ten wolontariat w tej szkole, czy oni by mogli też spróbować, a co to trzeba zrobić. I tak to jakoś poszło lawiną, że właśnie teraz chyba współpracujemy z 3-4 szkołami z tego regionu i to wciąż jest całkiem daleko, tak, jak gdyby od nas i od imprez, które robimy. To jak to się zaczęło w tej szkole? Mieliśmy jednego nauczyciela, to jest osoba, która też trochę z nami współpracuje od paru lat. To jest osoba, która najpierw była wolontariuszem, znowu, a potem zaczęła zbierać tą swoją grupę. Na początku może były to 2-3 osoby, powiedziała, słuchajcie, jest taka fajna impreza, a może ktoś z waszych rodziców bierze udział, to może przyjdźcie na wolontariat. No i tam się pojawiły 2-3 osoby. Potem z tych 2-3 osób zrobiło się osób 10, potem kolejne osoby, już to się trochę nakręcało. Też dzieciaki właściwie same się na to nakręcają, bo po zakończeniu jednego wolontariatu one już pytają o kolejny. To jest coś niesamowitego dla mnie, jak gdyby w niedzielę, kiedy kończy się impreza, to już jest takie pytanie, ale proszę pani, a kiedy my możemy znowu przyjść? No i pokażmy innym, jak to robimy, tak? To jest dosyć cenne, żeby to pokazywać, tak? Żeby dać też poczucie innym, że jest taka inicjatywa w szkole, czy w ogóle na przykład możemy zebrać grupę po prostu taką nieformalną, poza murami szkoły, niezłożoną z uczniów i trochę się tym pochwalić, bo jak gdyby, jak to mówią, jak nie było czegoś w social media, no to się nie wydarzyło. Więc jak można zacząć właśnie z taką szkołą? To ja czasami radzę na przykład takim nauczycielom, którzy nie wiedzą, żeby sprawdzili sami. Przyszli na wolontariat jako po prostu osoba prywatna, nazwijmy to tak, spróbowali, tak? Zobaczyć jakąś strefę, może będzie fajnie, potem się odezwać do nas, że chcieliby się włączyć. I uważam, że to jest całkiem cenne, bo też można zobaczyć sobie najpierw, ok, dobrze, to wygląda tak, to ja bym chciała przyprowadzić tutaj uczniów, wiem, że oni sobie poradzą. Trzeba dotrzeć właściwie do dzieci i rodziców. Tych form dotarcia myślę, że jest wiele. Pewnie wiecie lepiej trochę niż ja, czym można dotrzeć, ale myślę, że taką fajną formą dotarcia jest na przykład elektroniczny dziennik, gdzie możemy wysłać informacje, że chcielibyśmy zrobić taką imprezę, zbieramy grupę, może ktoś z rodziców chciałby dołączyć też. No i pokazywać i promować to w szkole. Jak gdyby, jeżeli nie pokażemy, że jest taka inicjatywa, do której można dołączyć, no to prawdopodobnie nikt o niej nie będzie wiedział tak szeroko. I to też, co już mówiłam, tak? Jednym z pomysłów, żeby dotrzeć, to jest gazetka szkolna. Nie wiem, czy jeszcze we wszystkich szkołach się to praktykuje, ale taka gazetka szkolna jest czasami wywieszona gdzieś w widocznym miejscu, coś tam się dzieje, czasami się spojrzy, może coś ciekawego jest tam. Też pewnie rodzice patrzą na tą gazetkę podczas zebrań. Teraz może niekoniecznie, ponieważ jesteśmy pozamykani w domach i jeszcze nie wróciliśmy do tej rzeczywistości szkolnej, ale jest jakieś tam narzędzie do tego, żeby przekazać. Oczywiście dziennik elektroniczny, który już wspomniałam, wysłać informację, że jest coś takiego, że można dołączyć, że fajnie coś dzieje się, zróbmy coś. No i też taką formą fajną, żeby to dotrzeć do ludzi, że coś robimy, to jest nagradzanie uczniów, na przykład wręczanie jakichś drobnych nagród czy gadżetów. Zaraz pokażę też, jak to tam się realizuje.
I tutaj jest przykład takiej gazetki. Szkolny klub wolontariusza, bardzo prosta gazetka, w działaniach uczestniczyć mogą wszyscy, nauczyciele, uczniowie, rodzice. Jest kilka informacji o tym, jak to wygląda w szkole, do kogo można się zgłosić i tak dalej. Tutaj już będzie gazetka z konkretnej imprezy. Mamy zdjęcia tych wolontariuszy właśnie ze szkoły, krótką informację, co robiliśmy, jaka to była impreza i też możemy to na przykład powierzyć jakimś uczniom, tak? Jeżeli chcemy ich włączyć, żeby robili taką gazetkę. No i właśnie, taką gazetkę prawdopodobnie może wiele osób zobaczyć, trochę się zainteresować, co tam się działo, znowu ogłaszamy kolejny wolontariat. Tutaj są kolejne jakby zdjęcia właśnie tej gazetki z tej właśnie szkoły, która tak czynnie się włącza. I kolejna tutaj jest gazetka tak z ostatniej nawet imprezy, znowu wydrukowane zdjęcia, pokazujemy co robiliśmy. I kolejną taką formą właśnie tego pokazywania co się dzieje i tego wolontariatu, to jest właśnie Dzień Wolontariusza. Dzień Wolontariusza jest w drugiej połowie roku i na przykład możemy zorganizować, tutaj jestem oczywiście ja, taką prezentację z jakąś organizacją pozarządową, która przyjedzie do naszej szkoły, opowie kilka słów o tym, co robi, jak można się włączyć, jakie imprezy czekają przyszłych wolontariuszy, może też na przykład zaprosić jakiegoś zawodnika, który opowie o swojej pasji. Tutaj jest jeden z nauczycieli tej szkoły, który trenuje triatlon i to jest bardzo cenne dla tych uczniów, że oni mogą też jemu kibicować na trasie. Więc zbicie piątki z nauczycielem, który tam się gdzieś mierzy ze swoimi słabościami i próbuje dobiec do mety, jest bardzo fajne. Tutaj było zakupiony taki wieszak na medale, żeby pokazać, jakie były imprezy. I na ten dzień wolontariusza wszyscy wolontariusze, którzy brali udział w jakichkolwiek imprezach w ciągu roku, musieli ubrać koszulki. Znaczy mogli, ale fajnie, że to zrobili. Pokazali, gdzie brali udział, że są tymi wolontariuszami, też inni w szkole mogli zobaczyć, tak, że oni są pewną grupą, a włączają się, robią jakieś fajne rzeczy. Może ja też bym chciał spróbować. No i kolejna rzecz to uważam, że uczniowie mogą być ambasadorami takiego wolontariatu. I na przykład jest taka praktyka, że w tej szkole, że po imprezie, która się odbędzie, tak, w niedzielę, gdyby jest koniec imprezy, w poniedziałek dzieciaki zakładają koszulki z tego wolontariatu, żeby się pokazać i otrzymują też wtedy w tej szkole zaświadczenie o wolontariacie. Kolejna ciekawa rzecz, która też się dzieje w murach szkoły, czasem często musimy pisać jakieś wypracowania jako uczniowie. Tutaj był temat o tym, żeby opowiedzieć o jakiejś imprezie sportowej lub chyba jakiejkolwiek, której opisze się krótko przebieg i wyjaśnić, dlaczego ta impreza się spodobała. Często uczniowie mają problem, żeby coś takiego napisać, a tutaj ktoś sobie pozwolił wspomnieć o jednej z imprez, w których brał udział. I kolejna właśnie też praca, gdzie opowiada o wolontariacie. Tak? Gdyby widać, że te wspomnienia są ciągle żywe, a poza tym fajny temat, żeby po prostu napisać coś, tak? Jeżeli trafimy na takie zadanie na jakimś egzaminie, jest nam łatwiej, bo mamy pewne wspomnienia. To, co też warto zrobić, to czasami pokazać lokalnym mediom, co robimy. Czyli trochę im dać materiału na napisanie jakiejś notki prasowej. I pokazać, że na przykład nasi wolontariusze brali udział. Być może są to jakieś takie media typowo na dzielnicę jakąś lub w gazetce szkolnej, takiej już papierowej, nie wiem, czy jeszcze to się wydaje, w moich czasach było coś takiego, a może na stronie internetowej też szkoły można to pokazać. No i teraz tak, taki wolontariat też czasami niesie za sobą różne dodatkowe korzyści i tutaj jest właśnie szkoła, gdzie przyjechali zawodnicy Treflu Sopot. To jest drużyna koszykarska, przyjechała właśnie do tych wolontariuszy, żeby pokazać im inny trochę sport niż właśnie triatlon czy bieganie, które tak chętnie wspierają. Fajna inicjatywa, tak? Możemy coś pokazać jeszcze uczniom nowego,
gdzieś tam tą szkołę wypromować. No i kolejną siłą napędową mogą być rodzice. Często rodzice na przykład trenują jakieś dyscypliny sportowe, potem wybierają się na takie zawody całą rodziną. Na przykład mama startuje, tata kibicuje. Dlaczego na przykład nie włączyć tego tatę w taki punkt odżywiania, gdzie będzie mógł kibicować swojej żonie razem z dzieckiem i podać jej ten kubeczek, tak? Gdyby podawanie kubeczka swojej rodzinie jest bardzo takie fajne i fajnie, jak właśnie ta mama nas zobaczy i przybije piątkę i biegnie dalej. Więc możemy włączać tych rodziców, tak? Gdyby to jest bardzo cenna siła. I czasem rodzice robią też tak, że przyjeżdżają z wolontariuszami, zawożą ich na miejsce, a potem stwierdzają, a może ja bym został, i tak zostają na cały dzień z tym dzieckiem, fajnie spędzają czas. I też to jest cenne, że robimy zupełnie coś innego, tak? Nie oglądamy telewizji w domu, czy nie siedzimy znowu przed komputerem, czy idziemy na jakieś jedzenie do McDonalda, czy gdziekolwiek indziej, ale spędzamy aktywnie ten czas i robimy coś niesamowitego, coś zupełnie innego. I tutaj też jeszcze kolejne zdjęcie, gdzie wolontariusze właśnie ze szkoły towarzyszą biegaczowi. No i właśnie, też uważam, że fajnie jest to pokazać, to co robimy w szkole. Mamy Facebooka, mamy Instagrama, być może możemy też powierzyć takie media trochę naszym uczniom. Oni robią też zwykle sobie zdjęcia z wolontariatu. Fajnie jest to wrzucić, fajnie jest to pokazać. Ja wpisałam sobie wolontariat szkolny i wolontariat sportowy, znaczy właściwie wolontariat szkoła podstawowa. Jest kilka profili, można zobaczyć, co takie szkoły robią i też gdzieś tam chwalą. I to jest fajna opcja dotarcia do tych dzieciaków i gdzieś tam pokazania się. Niektóre szkoły mają też profile na Facebooku, pokazują, co robili jako szkolny klub wolontariusza. Fajna opcja, też te zdjęcia gdzieś tam trafiają i mamy kontakt. Więc coś ciekawego. Kilka słów o takich bardzo prawnych kwestiach i takich troszeczkę o ustawie i tak dalej. Jest to ta nudniejsza część wolontariatu, ale myślę, że całkiem istotna, ponieważ trochę definiuje to, jak będziemy współpracować z daną organizacją. Przede wszystkim porozumienie. Porozumienie to jest taki dokument, który należy podpisać z organizacją, żeby wziąć udział w wolontariacie. Tam się opisuje dokładnie, kiedy jest to wykonywane, jakie są różne na przykład zadania, zakres pracy, jakie są warunki i tak dalej. Ja pokażę takie przykładowe porozumienie. To jest właśnie porozumienie, które my kiedyś używaliśmy. Jest to porozumienie dla wolontariusza niepełnoletniego, więc jest on tam napisany jako reprezentowany przez opiekuna prawnego. W tym porozumieniu zawierają się daty, także różne inne informacje. To porozumienie jest już trochę inaczej wyglądające, ale taki przykład miałam. Też mamy podpis opiekuna taki, że on wyraża zgodę na to, żeby jego dziecko brało udział. I też kolejna kwestia przetwarzania danych, które niestety czekało nas wszystkich, tak samo jak RODO, którego musimy się pilnować, bo na takiej imprezie często zdarza się, że są fotografowie, robi się zdjęcia, nagrywa się filmy, gdzieś tam się znajdujemy w kadrze. Jakby wiem, że różne są zdania, aczkolwiek ja zawsze polecam się zgodzić na to, żeby ten wizerunek został utrwalony, bo jest to jakaś tam pamiątka. Po kilku latach można fajnie to wspominać i też mieć zdjęcia, żeby zrobić na przykład prezentację i się pochwalić, ale też jak gdyby to trochę ułatwia pracę innym, ponieważ w tłumie ciężko wyłuskać tą jedną osobę, która takiej zgody nie wyrazi. Też jak gdyby zwykle jest tak, że wejście na teren imprezy masowej oznacza od razu zgodę na ten wizerunek, na jego utrwalanie, więc warto poinformować na przykład rodziców i warto mieć też to z tyłu głowy, tak, że jednak może się ktoś znaleźć na zdjęciu. I tutaj też właśnie kolejna część tego porozumienia, gdzie utrwalamy, tak, ten wizerunek, czy to nazwisko, właśnie nazwisko to już nie bardzo, ale może na przykład ktoś wystąpi w telewizji. Zdarza się tak.
Kolejna kwestia to jest ubezpieczenie. Wolontariusz na takiej imprezie musi być ubezpieczony. Głównie nic się nie dzieje, nic złego. Jakby to jest raczej bezpieczne, tak? Jeżeli byłoby to niebezpieczne, no to właściwie byśmy tego nie robili. I warto o to zapytać też organizacje, czy ubezpieczają wolontariusza. Jeżeli tego nie robią, to ja bym szczerze mówiąc powiedziała, że nie wchodzę w taki wolontariat. Głównie są wszyscy ubezpieczeni na imprezach masowych, no bo taki jest wymóg, tak? Ale warto o to zapytać i jakby mieć tą świadomość, że jeżeli ktoś nie ubezpiecza tych wolontariuszy, no to nie do końca musimy się na to zgodzić, tak? Możemy poszukać innej imprezy. Ustawa. O wolontariacie powstała ustawa. Ja tutaj wyświetlę jak gdyby najważniejsze jakieś dokumenty, aczkolwiek nie lubię o nich mówić, no bo wiadomo, to jest czysta teoria i jakieś prawne kwestie. Warto się z nią generalnie zapoznać, to jest taka lektura do poczytania na wieczór z dobrą herbatą. To wszystkie te informacje też są właściwie zawarte na stronie ochotników, więc jeżeli ktoś by szukał, to polecam tam wejść, przeczytać. I zaświadczenia. Po wolontariacie taki wolontariusz otrzymuje zaświadczenie. Zaświadczenie jest wydawane na prośbę wolontariusza, więc jakby warto to też zaznaczyć organizacji, że potrzebujemy takiego zaświadczenia. Na zaświadczeniu musi być imię i nazwisko wolontariusza, ilość godzin oraz termin, kiedy była impreza i kiedy świadczył swoje, tak powiem, swoją pracę. I kilka takich już praktycznie ostatnich wskazówek, co zrobić, żeby ten wolontariat był przyjemnością, był czymś fajnym, co sprawia radość. Dla wolontariuszy, i gdyby warto sobie zadać takie pytanie, czy co nas interesuje i czy jest coś takiego? Czy w naszych zainteresowaniach jest sport, czy może muzyka, czy może filmy? I po to trochę szukać wolontariatu. Tak? Jeżeli interesuje nas na przykład bieganie, to może zobaczmy jakąś imprezę biegową, tam dołączmy, a może triatlonową, bo tam też biegną i jak gdyby coś tam nowego podpatrzymy. No i też w kontekście przyszłej pracy, tak? Jeżeli mamy coś na oku jako młodzież, że na przykład interesuje nas, nie wiem, praca w social mediach, można się zgłosić na takiej imprezie do działu mediów czy innego, trochę podpatrzeć, jak to wygląda i zobaczyć tą pracę od środka, tak? Nie zawsze mamy okazję zobaczyć, jak wygląda praca, zanim się na nią zdecydujemy, więc to jest też ciekawe. Kolejna rzecz to jest zapytaj. Zapytaj w szkole, czy może coś się dzieje, czy można gdzieś dołączyć, coś porobić, czy może utworzyć takie szkolne koło wolontariatu. Zapytać organizatorów. Czasami nie ma takiej oferty na stronie, że potrzebują wolontariuszy, może potrzebują kilku osób, które by pomogły, a na przykład my byśmy bardzo chcieli dołączyć do takiej imprezy, napiszemy maila, czy jakąś inną wiadomość na Facebooku, czy przez inne social media, pytając, słuchajcie, ja bardzo chcę dołączyć do tej imprezy, ona mi się podoba, może mnie nie stać na bilet na konferencję, ale mogę pomóc jako wolontariusz i tą swoją pracą wam gdzieś tam pomóc i was wesprzeć. I kolejna opcja to jest zapytać, czy ktoś nie jedzie kibicować na jakąś imprezę i wtedy włączyć się w wolontariat. I gdyby, jeżeli ta osoba i tak kibicuje, no to możemy to zrobić razem z nią i coś tam jeszcze pomóc przy tej imprezie, co jest całkiem cenne. No i kolejna rzecz to i gdyby odważyć się spróbować. Możemy przyjść z koleżanką lub kolegą, to jest ok, możemy poprosić takiego koordynatora, żeby nas razem przydzielili do jakiegoś zadania i wtedy jesteśmy razem, mamy taką pewność, że jesteśmy z naszą ulubioną przyjaciółką razem i co będzie, to będzie, ale jesteśmy razem, albo samemu. To ja kiedyś praktykowałam, przyjście samemu, poznać można różnych ludzi. No i wspólna praca ułatwia trochę te kontakty, tak? Gdyby na ulicy nie podejdziemy do kogoś, nie zapytamy go, a co tam robi, ale już tak na wolontariacie, jak razem musimy pracować, to ta rozmowa jakoś się tak bardziej klei. No i, że tak powiem, mój drobny żart, jeżeli się nie jest labradorem interakcji społecznych i raczej się jest taką osobą wycofaną, to wciąż można ten wolontariat praktykować,
i na przykład znaleźć taką osobę trochę podobną do nas na tym wolontariacie, tak? Może ktoś przyszedł sam, też szuka jak kogoś do poznania, żeby tutaj razem porobić coś, coś porozmawiać, podejść do takiej osoby, zapytać ją, słuchaj, cześć, jestem, nie wiem, Magda, też jesteś tu sama, okej, okay, ja, i ta rozmowa już się tam gdzieś toczy, tak, jak gdyby można porozmawiać, z jakiej szkoły się jest, co się robi, więc jest łatwiej. Wskazówki dla nauczycieli. Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na to, żeby tą grupę, którą zabieramy, jak gdyby mierzyć siły na zamiary, tak? Nie musimy od razu zabierać, nie wiem, 50 osób na wolontariat. Może to być osób 5, może to być osób 10. Gdyby miejmy też taką najpierw małą grupę, z którą możemy fajnie popracować, zobaczyć, ok, 10 osób to jest coś, co super ogarniam, nie ma żadnego problemu, wezmę 15 na następny wolontariat. Aktywni uczniowie. Dla mnie to uważam, że to jest ogromna pomoc, tak, takiemu nauczycielowi. I oni też są zaangażowani, chcą działać, można ich zapytać, co wam się podoba, co byście chcieli robić, jaka jest fajna impreza, może tam jakiś rodzic właśnie też znowu startuje, włączyć ich w to działanie tego wolontariatu. Jak radzić sobie z zbyt dużym zainteresowaniem, tak? Czasami właśnie w tej szkole jednej spotykamy się z takim czymś, że na jedną imprezę najchętniej zapisałoby się 100 osób. 100 osób trochę za dużo, bo już tych nauczycieli potrzeba więcej, tych opiekunów potrzeba więcej, to już jest troszeczkę duża grupa. Ja myślę, że tak 20 osób to jest tak optymalnie, żeby sobie poradzić. No i wprowadzić rotację. Na przykład, jeżeli mamy taką ogromną grupę osób, które są zainteresowane tym wolontariatem, dołączmy do jakichś imprez. Najpierw weźmiemy jednych uczniów, potem kolejnych, potem kolejnych. I zbierzmy kontakty. To jest coś, co bardzo się przyda do rodziców, jak i do uczniów. Ponieważ coś może się stać, na przykład impreza będzie zmieniona godzina, tak? Trzeba będzie przyjść wcześniej, trzeba będzie przyjść później, zmieni się miejsce zbiórki. Warto mieć ten kontakt, żeby tych rodziców i uczniów poinformować. I też na przykład jak nam się, nie wiem, ktoś pójdzie w prawo, my poszliśmy w lewo, do tego ucznia zadzwonić, cześć, gdzie jesteś? Ok, jestem przy takim a takim miejscu i się super znajdziemy i nie ma żadnego problemu. No i poszukać sojuszników, tak, do tego wolontariatu. Nauczycieli, rodziców, rodziców sportowców, dyrekcji uczniów. I rozmawiajmy o tym wolontariacie, tak? Pokazujmy, że on jest w szkole, że można dołączyć, że są fajne inicjatywy, że promujemy te postawy, tak? Niech on będzie częścią szkoły i pokażmy, że fajnie jest się włączyć, to coś daje, to ma być z tego coś fajnego. Integracja. No jakby wolontariat integruje, my też możemy się integrować jako szkolne koło wolontariatu. Róbmy spotkania, rozmawiajmy, róbmy jakieś ciekawe rzeczy razem. Świętujmy sukcesy, bo kto nie lubi imprez, być może jakiś drobny poczęstunek, czy dyskoteka szkolna, czy jakikolwiek inny sposób świętowania dla takich wolontariuszy razem, to jest fajna też nagroda na koniec roku. Uczmy się. Uczmy się z dobrych przykładów. Na Ochotnikach Warszawskich, jak pewnie większość z was wie, jest dużo ciekawych szkoleń z zakresu wolontariatu, bardzo różnego i tak dalej. I też jest coś takiego jak Kto ma Ochotnika? Szkolne programy wolontariatu, to jest taki podręcznik, on ma 84 strony i tam są różne ciekawe rzeczy opisane, między innymi jak zacząć, czym jest ten wolontariat, jak zorganizować go w szkole, jak budować zespół szkolnych wolontariuszy, motywować tą młodzież, czy przydatne narzędzia w wolontariacie szkolnym, scenariusze warsztatów i spotkań z wolontariuszami. Ten właściwie ten podręcznik jest do znalezienia po prostu po wpisaniu nazwy z programu. No i jakby tu już się kończy moja prezentacja, bo już mówiłam bardzo długo. I moje pytanie, czy macie pytania, czy jakieś sugestie? Już widzę, że ktoś pisze, także czekam. Może też macie jakieś sugestie? O.
Oczywiście można mnie zaprosić na Facebooku. Też na koniec prezentacji podam kontakt do siebie mailowy. Jakbyście mieli jakieś pytania, tak, kontakt też będzie. Dobra, kontakt będzie, można mnie zaprosić na Facebooku, można też robić z nami imprezy. Mamy jedną imprezę w Warszawie, mamy też kilka imprez w Gdyni. Można też przyjechać, tak? Mam wolontariuszy, którzy przemierzają pół Polski na ten wolontariat. To jest coś fajnego. Te imprezy pewnie będą się rozwijać, jak już ten wirus przejdzie. Czy ja nadal jestem wolontariuszką, to powiem, że bywam, zależnie od imprez. Też czasami robię coś innego niż ten wolontariat sportowy. Ja się w tym wolontariacie sportowym wzięłam trochę z przypadku. Jakby zupełnie gdzie indziej mam swoje zainteresowania, a te zainteresowania sportem się rozwinęły w miarę pracy. Tak, ja przyszłam na pierwszy wolontariat nie mając zupełnie pojęcia, dlaczego oni jadą na jakichś rowerach, dlaczego tu ktoś biegnie, tu ktoś płynie, o co tu chodzi w ogóle, a jakby w miarę tej pracy się dowiedziałam, trochę się jakby zajarałam tym, całą tą ideą, więc jakby tego wolontariatu trochę jest, jest on też trochę ograniczony ze względu na moje studia, które mam nadzieję skończę niedługo. I też szukam różnych ofert, tak jak gdyby czasami jest to festiwal filmowy, czasami jest coś to z muzyką związanego. Idę do kolejnego pytania, które jest od mojego wolontariusza, kiedy pierwszy event w tym roku. Ciężka sprawa z tymi eventami i tym sportem, ze względu na sytuację, jaką mamy. Myślę, że ciekawą już formą, która się zaczyna, to są eventy online, jeszcze one nie mają wolontariatu. Choć widziałam ostatnio jedną konferencję, która szukała wolontariuszy, takich już starszych, którzy pomogliby na przykład w moderacji. Pierwszy event właściwie mamy taki sportowy, mamy w weekend, to jest właśnie event online. Myślę, że w miarę odmrożenia naszego państwa to też te eventy trochę będą inne, one będą prawdopodobnie mniejsze na 50 osób, ale ci wolontariusze pomału będą potrzebni. Wiadomo, jak gdyby wszelkie środki bezpieczeństwa będą wdrożone, tak, rękawiczki, maseczki, cokolwiek będzie potrzebne, żeby było to bezpieczne dla wolontariuszy, dla zawodników, dla wszystkich, ale myślę, że już powoli gdzieś tam brniemy w to, żeby było. Propozycje wolontariatu zdalnego dla uczniów. Na ochotnikach, jak gdyby to mogę na pewno polecić, to jest miejsce, gdzie widziałam oferty. Nie wiem, czy właściwie w mojej prezentacji też nie przypadkiem się nie załapał jakiś zrzut ekranu. Tutaj jest właśnie, o właśnie, mamy e-wolontariat, czyli możemy też poszukać czegoś, być może coś znajdziemy. Jest ciężko z tym wolontariatem zdalnym, ale myślę, że w miarę takiej sytuacji będzie to gdzieś tam rozwijane. Jak zostać wolontariuszem w Państwowej Fundacji? Wystarczy zarejestrować się na stronie. Tak, można znaleźć moją fundację, Fundacja Miasto Sportu, przez wyszukiwarkę, na szczęście jesteśmy pierwsi po wpisaniu. Jest tam formularz, żeby się zarejestrować. Informacji trzeba trochę wypełnić, jest ich trochę sporo do wypełnienia, ale to wszystko jak gdyby jest też pomocne dla nas i dla Was, żeby potem ten wolontariat sprawnie szedł, tak, tam na przykład miejscowość, to też tam trochę pozwala na przykład przefiltrować i dopasować ofertę, którą wysyłamy. My takie oferty też wysyłamy sukcesywnie, tak, jeżeli coś się dzieje, to informujemy na ten temat, więc warto się też zarejestrować i być w kontakcie z nami po prostu. Można też na Facebooka, tak, wejść, na naszym Facebooku publikujemy wydarzenia, które można się tam zapisać. Taki mamy link i po prostu on przynosi nas na tą samą stronę, na której się możecie już dzisiaj zarejestrować, ale otwieramy jak gdyby zapisy na konkretne wydarzenie. O właśnie, tu kolejny zdalny wolontariat. W jakim wolontariacie czuję się najlepiej? W każdym. Ja bardzo lubię ten wolontariat, tak jak gdyby to sprawia mi ogromną radość i lubię te spotkania z ludźmi, tak jakby teraz ze względu na to, jak wygląda wszystko, no niestety nie mam tej możliwości spotkania się twarzą w twarzy z moimi wolontariuszami. Ja miałam też bardzo duży problem z przejściem z wolontariusza na tego koordynatora, lidera gdzieś tam, ponieważ
już jako koordynator mam trochę mniejszy kontakt ze swoimi wolontariuszami, bo praca jest trochę inna, trochę innych rzeczy ode mnie wymaga, co jednak nie utrudnia mi zdobywania kontaktów i poznajemy się, tak? Tylko nie poznaję, powiedzmy, na jednej imprezie 50 osób, tylko tych osób 15-20. Także tak, ja też lubię wszelkie zadania trochę technologiczne, więc to gdzieś tam jest, lubię takie rzeczy, lubię właśnie tą pracę z ludźmi. Sportowy wolontariat polecam, nawet jak nikt nic nie wie, o co chodzi, można się dowiedzieć, można się czegoś nowego nauczyć. Z takich rzeczy może co bym chciała robić jeszcze trochę więcej w kwestii wolontariatu, to myślę, że jakieś eventy kulturalne, to jest trochę związane z tym, co studiowałam sobie, więc to mnie interesuje. Także tak, i już skończyły mi się pytania. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to ponownie zachęcam lub o czymś mogę jeszcze opowiedzieć, bo jeszcze możemy chyba chwilę porozmawiać, póki co. O połączeniu wolontariatu sportowego z podróżami po kraju. Dziękuję Ci, Karolu. Tak, wolontariat sportowy, jak już pewnie wiemy z tego, co mówiłam, na przykład odbywa się w Gdyni, a mam wolontariusze z całej Polski i posiadam takich, że tak powiem, wariatów pozytywnych, którzy potrafią się spakować, przyjechać na 3 dni do nas, śpią na sali gimnastycznej. Razem jest to właściwie duża przygoda, tak? To jest coś ciekawego dla nich i w ogóle wyjazd nad morze, tak? Mam wolontariuszy z Katowic, którzy przyjeżdżają na te 3 dni nad morze, gdzie wiadomo, Śląsk dostępu do morza nie ma, więc jest to wycieczka, jest coś fajnego, tak? Też Wrocław robi. Do tego, no to jest fajna przygoda, tak? Jak gdyby robimy coś innego, coś w innym zupełnie mieście, możemy to miasto zobaczyć, zwiedzić sobie. Często też organizacje mają ten nocleg, tak? Warto to zapytać, lub może można to jakoś tam zorganizować, żebyśmy mieli gdzie spać. Jeszcze coś takiego, co bym chciała dopowiedzieć, to mieliśmy robić taką bardzo dużą imprezę Mistrzostwa Świata. Półmaratonie. Ogromna impreza, ogromnie dużo przygotowań. Niestety koronawirus pokrzyżował plany. I miałam bardzo dużo zgłoszeń takich z całego kraju, a nawet i spoza kraju naszego, że ludzie chcieli przyjechać na wolontariat. Mam jedną wolontariuszkę, już czasami z nami pracuje też jako pracownik, ponieważ ma takie fajne kompetencje. Przylatuje z Szanghaju do nas, więc jest to kawał drogi, już to nie są Katowice, Gdynia, czy Cieszyn, Gdynia, czy Wrocław, Gdynia, Szanghaj jest kawał naprawdę, ale no to są ludzie, którzy to jakby czują, chcą to robić, chcą być częścią takiego eventu i da się to połączyć, tak, można trochę Polski zwiedzić dzięki wolontariatowi. Idę dalej, który mi się najbardziej podobał, no trochę można to w sumie zauważyć, po mojej prezentacji, to jest Ironman Gdynia. To jest impreza, od której wydaje mi się, że zaczął się mój wolontariat sportowy. Duże przedsięwzięcie, dużo zawodników, bo to jest około 5000 zawodników. Wolontariuszy jest tam prawie 1000. To jest jakby też duże wyzwanie dla mnie jako koordynatora. Ogarnąć 1000 osób, tak? Każdemu przydzielić zadanie, każdego skontrolować, wydać koszulkę, nie wiem, dopilnować, żeby zjadł posiłek, żeby wszystko było na swoim miejscu. Ale to jest magiczna impreza dla mnie, bardzo. Dużo emocji też, jest tam taka część, gdzie ja pracuję dokładnie z wolontariuszami, tak twarzą w twarz, bo zajmuję się tam taką ceremonią, gdzie zawodnicy otrzymują, nazwijmy to, możliwość wystartowania w zawodach o statusie Mistrzostw Świata, tak jak gdyby to jest miejsce, gdzie spełniają się ich marzenia. To jest jedno z moich ulubionych rzeczy, które można robić podczas tej imprezy.
Także tam pracuję z wolontariuszami, tam są łzy wzruszenia zawodników. Mi się też zdarza płakać ze szczęścia. Miałam taką sytuację, że jeden z zawodników, bo tam kategorii wiekowych jest bardzo dużo, czytamy je po kolei, był pan zawodnik, ja myślę, że to była kategoria około 60 plus 70 i wygrał, tak, wygrał tą przepustkę na te Mistrzostwa Świata i pomijając już tam wzruszenie niektórych osób, wszyscy zaczęli klaskać. To było klaski na 2 minuty, właściwie nie dało się ich powstrzymać. Ludzie byli jak gdyby bardzo zadowoleni, że ta osoba wygrała i uważali, że to jest coś niesamowitego. Ja miałam dosłownie ciarki. To był jeden z niewielu momentów, kiedy właśnie mam ciarki przez całe ciało i już gdzieś tam chcę mi się wzruszyć i płakać ze szczęścia. Także tam pracuję z wolontariuszami, bardzo lubię to. No i na Ironmanie mamy też imprezę po tym wolontariacie, więc fajna impreza, można potańczyć. Ostatnio zdarzyło mi się tańczyć do drugiej w nocy, mimo tego, że dzień rozpoczęłam gdzieś tam o 5 rano i było tego dużo, co trzeba było zrobić, ale właśnie ten Ironman gdzieś tam jest jedną z tych imprez, która ma swoje miejsce w moim sercu. Na pewno, jeżeli udałoby mi się zrobić tą imprezę, to wskazałabym Mistrzostwa Świata w półmaratonie, które będziemy organizować i które na pewno będą miały miejsce. Nie wiemy jeszcze w jakiej formule i jak gdyby to jest niestety przez tą pandemię okropną pod znakiem zapytania, ale na pewno to będą ogromne emocje i też w Polsce nie było takiego wydarzenia. Także tak i... Widzę, że ktoś mi tutaj dziękuję za inspirujące spotkanie, poczułam się tak, jakby nie było pandemii, a ja miałam bardzo duży problem robiąc tą prezentację, po prostu oglądając filmiki, tak, jeden z filmików, który puściłam, no ja już miałam łzy w oczach, tak, nie mogę robić tego, co kocham, nie mogę spotykać się z tymi ludźmi i zostają mi te zdjęcia, które mogę sobie obejrzeć, ale no właśnie... Wrócimy do tego. Ja cały czas powtarzam, że no minie to wszystko i wszyscy spotkamy się na jakimś fajnym evencie i zrobimy coś świetnego razem i jak gdyby zbijemy wszyscy piątki, wyściskamy się i w końcu to wszystko ruszy i gdzieś tam będzie fajnie, będzie dobrze. Także tak. I już chyba to jest koniec pytań. Więc o, już widzę, że tutaj czat jest przejęty przez Centrum Edukacji, więc zaraz. Tak, ja też dziękuję w ogóle wszystkim, ponieważ to było bardzo ciekawe, to jest mój pierwszy webinar, więc jakby stres był ogromny. No i zapraszam, a właśnie, miałam wyświetlić mojego maila, Boże, człowiek jest po prostu zakręcony. Więc właśnie, o, dziękuję, trzymam kciuki za wasz wolontariat, tak? Jak gdyby macie mojego maila, prawdopodobnie też prezentacja zostanie udostępniona i możecie do mnie pisać, tak? Jak macie coś fajnego do pokazania, podzielenia się, to też zapraszam, można mi dać znać, co robicie, możecie też zapytać o coś, może coś wam doradzę, czymś się podzielić, dołączyć do nas, cokolwiek jakby jestem też na Facebooku, można mnie znaleźć, Magda Piepiórka, no.